Chwała Bogu, co za wspaniały dzień, naprawdę. Chwała Panu Bogu, Panu Jezusowi. To jest niepojęta miłość, co On czyni z nami. Normalnie jestem pod wielkim wrażeniem Bożego działania. Chwała Bogu. Chwała Bogu. Ale chciałbym nie o dzisiejszym świadectwie mówić. Bo jest w trakcie. Chwała Bogu, dziękuję Bogu naprawdę, że moja siostra tutaj jest. To jest wielka łaska i taką nagrodę Pan Bóg dał za wytrwałość przez te parę lat chrześcijaństwa. Naprawdę Bóg jest wierny, naprawdę. Bądźmy Mu wierni, a będziemy z Nim tam, gdzie On jest, z Panem Jezusem Chrystusem. Opowiem Wam takie ciekawe świadectwo. Tydzień wcześniej dostaliśmy od brata Mariana zlecenie, ja, brat Jasiu, później się już bracia dołączyli. Jak robiliśmy ogrodzenie tutaj. Przyjechaliśmy i tak wierzyłem, że nie będzie tych małych z dzióbkami, czyli komarów. No ale się zdziwiłem trochę i słuchajcie, zaczęliśmy kopać. Ciężko nam tam szło siekierami, te wszystko, tak jak zawsze na początku, na budowie zawsze ciężko na początku. I tak robimy, ale patrzę, co tak ciemno jest na mnie, nie? Ja mówię, Jasiu, gryzo, a Jasiu tam rąbie siekierą, ano gryzo. I naprawdę się modliliśmy i robiliśmy naprawdę te ogrodzenie i za parę godzin non stop nas gryzły i ta praca gdzieś się posuwała, się modliliśmy i na pewno Jasiu się w myślach myślał, modlił i ja, ale tego sobie nie powiedzieliśmy, tylko robiliśmy i Bóg do mnie dotarł właśnie, że nawet używa komarów, żeby gdzieś tam wypalić to cielesność. No i skończyliśmy. Ja pojechałem, wróciłem do Czapielska rano. A tak mi się dobrze spało, jak się to człowiek popracuje. Chwała Bogu. Rano wstałem, słuchajcie, do modlitwy się modlę i tak od razu, Panie, tak widzę te pokąsane ręce i mówię, Panie, ja dzisiaj tak wspaniale czas z Tobą spędzę, będę czytał, będę się modlił cały dzień. Będę się modlił, będę czytał i jeszcze raz będę się modlił, a Pan Bóg Wszechmogący tak do mnie dotarł. Ja chcę mieć Ciebie tam, gdzie wczoraj byłeś. A ja taki naprawdę, wszyscy to na pewno doznali, to nie da się z niczym porównać i to jest głos, wspaniały głos naszego Pana, naszego Nauczyciela, naszego Zbawiciela, Pana Jezusa. I wstałem, mówię, Panie, już jadę. Przyjechałem tutaj, słuchajcie, to tak Bóg mi radość dał cały dzień, już nie patrzyłem, że mnie gryzą. Nawet już mnie tak nie bolało i powiem Wam naprawdę, chwała Panu Bogu, to jest wspaniały Pan Bóg, co czyni. No i jest ogrodzenie, dzięki Bogu, z braćmi mogłem dokończyć. A drugie świadectwo, powiem Wam, też ciekawe. Gdzieś jakiś czas temu się modliłem, mówię, Boże, wychodzimy do ludzi, mówimy naprawdę, się człowiek angażuje i naprawdę się modlimy i z braćmi, siostrami, jak wychodzimy, żeby ludzie się ratowali z tego upadłego świata. I naprawdę szkoda, to jak widzimy, tabunami idą na zatracenie, biegną na oślep i tak szkoda. I się modliliśmy i dziękowaliśmy Bogu, że my jesteśmy uratowani w Panu Jezusie. I powiem Wam, i byliśmy w Gdyni 2,5 tygodnia temu, w Gdyni. Nie, 2 tygodnie, w Gdyni byliśmy. Jeszcze z Marcinkiem pojechaliśmy, się też modliliśmy właśnie i zauważyłem, gdy się więcej modlimy, wołamy do Pana i nie gdzieś tam z ciała nie próbujemy sami, to widać jak Pan Bóg daje, ale się modliłem wcześniej jeszcze tak w duchu, że Boże, daj mi jakiś ludzi naprawdę, żebyś to Ty ustawił to wszystko od początku do końca, bo przecież my możemy i 1000 lat do tych ludzi mówić, jak Ty nie otworzysz, to nikt nie otworzy. Jak Ty zamkniesz, to nikt nie otworzy. Także Panie Jezu, pomóż. I tak gdzieś się modliłem, to troszkę dłużej trwało. I byliśmy w tej Gdyni z 2-3 godziny. Ja byłem, jeszcze miałem do rodziców tam jechać, tam dokończyć w tej hali tam malowania na Podlasie. To 300 kilometrów w sumie z Gdyni, nawet ponad. A już była chyba 14:30, czy gdzieś tak 14 i mówię, jeszcze tutaj porozdaję ulotki, coś tam rozmawiałem z ludźmi. W sumie tak jak zawsze to się odbywa, że Bóg daje ludzi, inni nie chcą, drudzy przyjmują. To tak jest zawsze. Każdy z nas tego doświadczył, czy w pracy, czy gdziekolwiek jesteśmy. I ni stąd, ni zowąd, ale Pan dotknął mego serca, żebym już jechał. I
tak rozważałem, Panie, to Ty, bo gdyby wróg naszej duszy uderzał, to by szarpał. Jedź już, jedź już, jedź już. A tu jest delikatny głos. Ja z braćmi, siostrami mówię, słuchajcie, kochani, ja już jadę, bo mam 300 kilometrów i tak już jadę, bo czuję, że Pan chce, żebym jechał. I jeszcze jak szłem po samochód z Marcinkiem, zaparkowaliśmy, nie wiedziałem gdzie. Bóg nawet to wykorzystuje, bo nie trafiłem od razu do samochodu, tylko go szukałem. A szukając go, rozmawiałem dalej z ludźmi o Panu Jezusie i rozdając ulotki takim starszym ludziom. Także chwała Bogu. Nawet tak, na takiego ostrego dziadka trafiłem, mówił, ode mnie wszyscy uciekają. A ja mówię, jestem chrześcijaninem, ja od Pana nie ucieknę. Bóg Pana kocha. Co Ty powiedziałeś? Ja mówię, Bóg Pana kocha. No i poszedł. Ja zadowolony, znalazłem ten samochód, bo się też modliłem, żebym znalazł go. Siadłem i jadę. I za Elblągiem jakiś człowiek macha. Ja gdzieś jadę, mam gdzieś ze 120 na godzinę, bo to na S7. I autentycznie później już nawet mu powiedziałem w samochodzie, że naprawdę to, powiem Ci, mówię, człowieku, ja bym tak, człowiek nie zareaguje szybko, to sam Pan Jezus mi wcisnął ten hamulec. Szybko zjechałem, on podbiegł do mnie, mówię, słucha Pan, co się stało? A jeszcze Wam powiem tak na marginesie, że było ze 30 stopni albo więcej, naprawdę to był taki upalny dzień. Dwójka dzieci, żona, on i Jurek. Jurek to jest kot. Ciężko z tym kotem, bo w kowecie był. I słabawy, tam już dychał ledwo, ale się trzymał. I ja mówię, co Panu się stało? Ile tutaj jesteście? On mówi, 10 minut. I mi się od razu przypomniało, że Bóg mnie dotykał właśnie, żebym jak najszybciej jechał. A on mówi, Panie, znieczulica, nikt się nie zatrzymuje, mówi. Ja mówię, mówię, chwała Bogu, ja się zatrzymałem. I tak on się tak patrzy, mówi, Panie, to nawet biskup by się nie zatrzymał, mówi. A ja mówię, no, nie, ciekawe, może by się zatrzymał, pewnie i nie. I ja mówię, dobrze, to zaholuję was gdzieś na stację benzynową, podpięliśmy się i jadę. Ale po pewnym czasie on macha do mnie. Ja sobie myślę, o co mu chodzi? Się zatrzymałem delikatnie, podchodzę. On mówi, Panie, nie tak szybko. Ja mówię, człowieku, no przecież 60 jadę. I zrozumiałem, że w milach miałem, nie? Stówo. Nie, ale to mniej, naprawdę, ale chwała Bogu. I pojechaliśmy na tą stację. Pan Bóg dał, że naprawdę się zatrzymaliśmy na tą stację. I on mówi, słuchaj, bo już się tam poznaliśmy, mówi, Mariusz, słuchaj, to go możemy porozciągać. Ja mówię, no pewnie, że porozciągamy go, może zapali. No to taka Renówka Megane, taka już naprawdę wysłużona. I przejeżdżamy raz, drugi, do mnie dotarł, mówię, Boże, przecież Ty dałeś tych ludzi, bo ja się o to modliłem. To co ja, ten silnik jak Ty zepsułeś, to nikt, żaden mechanik najlepszy na świecie nie naprawi. Po co ja tu będę się szarpał? I wiedziałem, że już i tak nic. I mówię, to nic w ogóle, a może coś, ja mówię, nic, kompletnie ten samochód już nie będzie chodził. Jutro może odpalić, ale dzisiaj na pewno nie odpali. I zaparkowaliśmy. I on mówi, no dziękujemy bardzo, naprawdę. Ja mówię, słuchajcie, ratujcie się, jestem chrześcijaninem, naprawdę, Bóg mnie uratował, należy do Chrystusa, macie tutaj Jezus naszym przeznaczeniem, ulotki jeszcze dałem. On podziękował bardzo, mówi, naprawdę dziękujemy Ci, człowieku, naprawdę. I bardzo dziękowali, jeszcze dwójka dzieci, dwie córeczki i kot Jurek i żona Kasia. I poszłem sobie do picia coś kupić i przychodzę, już tam lekki tłum się zrobił, tirowcy. Panie, to ja Pana podwiozę. O, ja mam brata, ja podwiozę. I taka licytacja się zaczęła, tak jak w świecie właśnie ludzie. Jak nie wiadomo, o co chodzi, to wiadomo, o co chodzi. Panie, 300 kilometrów, to tak daleko muszę Cię wieźć. A ja mówię, no to trzymajcie się naprawdę. I tak już prawie wsiadam do samochodu, a naprawdę autentycznie, tak jak tutaj jestem przed Wami, Pan Bóg do mnie dotarł i mówi, nie skończyłeś tej pracy, do której Cię powołałem. I ja normalnie tak naprawdę, bo ciało zaraz przeliczało, mówię, 300 do Warszawy, 160 z Warszawy, 460, koło zrobię, ja będę w nocy w domu. I tak doszło do mnie, a jak Pan Jezus Chrystus o mnie walczył, jak o każdego z nas, jak nie spał, jak na łódce, gdzieś tu godzina, gdzieś tu pół godziny i za nami się modlił do Boga Ojca naszego. I ja mówię, Panie, ja już ich biorę. I mówię, pakujcie się i Jurka, tak samo. A oni, człowieku,
I słuchajcie, jak w tym momencie Bóg mi dał radość, to ja normalnie, on mówi, człowieku, ty promieniujesz, ty fruwasz w tym samochodzie, nie? A ja mówię ci, tak mnie Bóg napełnił radością, Duchem Świętym, normalnie mówię, chwała Bogu, ja im tam śpiewałem prawie w tym samochodzie. Jeszcze nie wyjechaliśmy nawet w siódemkę, to już on Ewangelia Jana już była opowiadana, naprawdę. I mówiłem naprawdę o Panu Jezusie. 3 godziny jechaliśmy, był korek, mówię, chwała Bogu, jest korek, dłużej będę im mówił. Oni tam jeszcze patrzymy, nie, ale to 19 minut, ja mówię, no 19 minut. Mówię o Panu Jezusie naprawdę i ludzie szukają naprawdę Boga, on szuka Boga, a w sumie ateista, ale więcej on zna niż niejeden nieateista w świecie. I mówi, że nie będzie nosił narzędzia zbrojni se na szyi, ani dziecku też nie pozwoli żadnego krzyża, bo mówi, jakby kałasznikowym jego córka kogo zabiła, to czy miałby nosić broń na szyi? Tak zrozumiałem, że gdzieś szuka Pana Boga i też miał ciężkie doświadczenia, ciężkie dzieciństwo, ludzie z Warszawy. I słuchajcie, i jak mu mówiłem to Ewangelię, 3 godziny mu mówiłem o Panu Jezusie, naprawdę, tak Bóg dawał słowa, chwała Panu Bogu, naprawdę, chwała Bogu. Widziałem, że to nie z ciała, nie ten, to tego się nie da podrobić, chwała Panu Bogu. A on do mnie coś takiego powiedział, wiesz co, Mariusz, ja mówię tak, wierzę i czuję, że moje serce jest przygotowane na zasiew, nie, tego słowa. A mnie normalnie już naprawdę rozbroiło to i łzy w oczach. I mówię, widzę, że Boże, jak Ty działasz, jak to wszystko jest. I ta jego żona się nie odzywała, aż mówiłem właśnie, mówię, człowieku, kto Ty jesteś, skąd Ty się urwałeś w ogóle? Pieniędzy nie chcesz, tyle kilometrów setek robisz, chociaż Ci zatankujemy. Ja mówię, nie chcę. Człowieku, że Ty się zatrzymałeś, a ja mówię do niego, wiesz co, powiem Ci prawdę, nie zatrzymałbym się. Nie zatrzymałbym się, żeby nie Chrystus mnie zmienił i nie należał do Chrystusa, ja bym się też pewnie nie zatrzymał, tak jak ci ludzie, co Cię omijali. Także naprawdę chwała Panu Bogu. I do mnie mówi, Mariusz, to teraz Ci zadam pytania, Ty mi odpowiedz. Ja mówię, słucham, jakby jakiś człowiek, nie wiem dlaczego Holandię wziął, mówi, jakby jakiś wierzący nie miał na chleb, ale by dzwonił, że chce się ratować w Panu Jezusie Chrystusie, z Holandii, co byś Ty zrobił? A ja mówię, wiesz co, poleciałbym samolotem, bo szkoda czasu na samochód, nie? I taka cisza zapadła, a jego żona mówi, przepraszam, mogę zadać pytanie? A ja mówię, no mów Kasia, bo się już zapoznaliśmy. A jakbyś nie miał pieniędzy? A ja mówię, to Pan Bóg by tak zrobił, żeby miał na ten samolot, naprawdę, bo Bóg jest Bogiem cudów i On wszystko może. I wlał mi Bóg wtedy, żebym mówił mu o George Millerze, który wybudował 5 sierocińców, nie mając grosza przy sobie. 5 sierocińców, 1000 sierot dostało dom, dach nad głową. A później czy wcześniej się dowiedziałem, że on w sierocińcu się wychowywał i wiedziałem, że Bóg dał te mi słowo. Jego tak to poruszyło, słuchajcie, łzy w oczach i mówi tak, nie wiedział co zrobić, bo może się wstydził płakać przy mnie. Mówi, Mariusz, mogę podgłośnić to, co lecą, te pieśni, bo to chyba nie z radia. Ja mówię, nie z radia. Te nasze pieśni leciały. Naprawdę, chwała Bogu, jeszcze taka kobieta, jak w korku staliśmy, siedziała koło domku, siedziała na jakieś tam krześle czy na schodach. A ja tak byłem poruszony, okno otworzyłem, mówię, słucha Pani. Ona tak, Pan Jezus Panią kocha. A oni tacy zdziwili się, ta kobieta też i mówi, ten właśnie, co go poznałem, co ich transportowałem i mówi, Mariusz, ja myślę, że Cię troszkę tak chyba za wariata wzięli. Ja mówię, no nie pierwszy raz, nie ostatni, mówię. Ale o Chrystusie usłyszała. Jedziemy dalej, stoimy w korku. Człowiek, maska do góry podniesiona i widzę, że ma problem. Mówię, okno tylko otworzyłem, nie wychodząc z samochodu. Mówię, słucha Pan, co, jaki problem ma Pan? Panie, woda się zagotowała. A ma Pan wodę? No nie. Patrzę, bierz Pan. Dałem mu 1,5 litra takie. Te dziewczynki dały mi, proszę bardzo, ma Pan, poda jeszcze. Daliśmy mu parę butelek, pojechaliśmy dalej, nie? Ten chłop stoi z tymi butelkami, się patrzy, o co chodzi. Także naprawdę, chwała Panu Bogu.
dziękowali mi. Ja mówię, podziękujcie Panu Jezusowi, bo naprawdę ja mówię, Boże, nawet w Biblii czytamy, osłem się posłużyłeś, a dzięki łasce Twojej mną się posłużyłeś i każdym z nas może się posłużyć, tylko należmy do Niego do końca, wytrwajmy w tym boju i wspaniale, że dał ten nam obóz. Chwała Panu Bogu. I ich odwoziłem, tak mi dziękowali, później jak jechałem, ja taką radość miałem, te 3 godziny, jak mi 15 minut by zleciało, naprawdę, i to dzięki łasce Bożej, naprawdę, bo Bóg kontroluje czasem, On stworzył nas, On stworzył niebo i ziemię, On stworzył wszystko, prawda, także może kontrolować czasem, może te 3 godziny być jak 15 minut, i dojeżdżając prawie do domu, już tam jeszcze troszkę miałem, zadzwoni, mówi, chłopie, ja pierwszy raz takiego człowieka spotykam. Ja mówię, ja tobie mówię, ratuj się, dostałeś ten, czytaj Biblię, ratuj się naprawdę, i, bo Bóg cię kocha. Zobacz, to nie jest przypadek, przypadków nie ma. Przez te 3 godziny naprawdę dużo rozmawialiśmy. Nawet gdzieś mówiłem, że w czwartek, mieliśmy z Jareczkiem do Bydgoszczy jechać właśnie w poniedziałek i mówię, o Panie, to trochę się nie wyśpię A naprawdę Bóg daje to, co potrzebne. I słuchajcie, jadę, a oni zadzwonili, nie? I mówią, dziękujemy Ci naprawdę. Już mówiliśmy o Tobie teściowej, nie? A ja mówię, naprawdę ratujcie się, Bóg Was kocha. I wczoraj bodajże chyba dzwoniłem do Niego, czy przedwczoraj? Wczoraj. I jak Pan Bóg pozwoli, to w piątek całą rodziną tutaj przyjadą, chcą przyjechać naprawdę. I mówi, Mariusz, słuchaj, przez telefon jak rozmawiam, a możesz być tak jakoś wcześniej? A ja mówię, a dlaczego? Żebyśmy więcej czasu z wami spędzili. I wiem, że Bóg porusza i naprawdę, jak będziemy trwać w Nim, Pan Bóg obieca nam w psalmie 37, że powiesz, zaufaj Panu, a On spełni wszystko to, co trzeba. I pragnienia serca nasze spełni. A nasze pragnienia się zmieniają, jak gdy już weszliśmy w wody chrztu, należymy do Chrystusa, to nie pragniemy jakichś bogactw i tego wszystkiego, bo to tylko diabeł przez to wszystko morduje, jak ludzie są ze świata. Jak człowiek jest nawrócony, to już wie, jak tym wszystkim dysponować. Także naprawdę chwała Panu Bogu za Pana Jezusa Chrystusa. Ja dziękuję Bogu, że tutaj jestem, że moja siostra z ciała jest, że może mieć ten czas, bo Bóg dał jeszcze ten czas, żeby się uratowała, także ratuj się, Sylwia, Bóg mnie zmienił, może ciebie zmienić i naszą całą rodzinę ziemską uratować i dzieci nasze, bo jest wspaniałym Bogiem i mnie zmienił, naprawdę, chwała Panu Bogu. Kiedyś tata mówi, ty zauważyłaś do mojej mamy, tak Mariusz, tak ucich troszkę i nawet telewizji, nawet kątem oka nie ogląda, nie? Także oni tylko to widzą, ale chwała Panu Bogu, że my widzimy po sobie, bo już parę lat jestem dzięki łasce Bożej tutaj w zborze i dziękuję Bogu, bo mam tak potężną rodzinę. Chwała Panu Bogu. Diabeł mnie oszukiwał na początku, że będę sam, wszystko mi zabierze, wszystko będę sam, nie, nikt mi nie pomoże, a jest o 1000000% odwrotnie, bo on jest kłamcą, a Bóg mówi zawsze prawdę. Chwała Bogu, aleluja. Chwała Panu Bogu za Pana Jezusa Chrystusa. Amen.